Dzień dobry, witam Państwa. No to przechodząc już do samej prezentacji. Trzy właściwie takie obszary tej mojej prezentacji. Podsumowanie prac, co planujemy w wersji, która wyjdzie w listopadzie i co chcemy zrobić jeszcze dla Państwa w przyszłym roku. Wydaliśmy do tej pory dwie wersje. W roku 2016 wersję 16.2 w pierwszym kwartale. Największa zmiana, czy najwięcej rozbudowy systemu można było zaobserwować w obszarze sprzedaży, obsługi bonusów, rabatów. Tomek dosyć szczegółowo to rano pokazywał. Wprowadziliśmy też szereg zmian ergonomicznych w obsłudze rezerwacji. Zależało na wprowadzeniu takiej automatyzacji. Dodatkowo duży obszar to delegacje, zaliczki krajowe, współpraca ze pracownikiem. Marcin Gora dzisiaj będzie na osobnym panelu pokazywał, jak to działa. Wprowadziliśmy też propozycję kompensat, zupełnie nowy dokument ułatwiający rozliczenia czy proces negocjacji rozliczeń z naszymi kontrahentami, partnerami. No i oczywiście musimy nadążać za przepisami księgowymi, więc no oczywiste jest, że deklaracje VAT-owskie, deklaracje podatkowe aktualizujemy zgodnie z wymaganiami ministerstwa. Wersja 2016.3, czerwiec i tutaj głównie obsługa jednolitego pliku kontrolnego. Część z Państwa już ma z tym do czynienia od lipca, większe firmy, część dopiero od stycznia, więc tutaj też jesteśmy na bieżąco. Specjalnie przygotowaliśmy taki panel popołudniowy, na którym wyjaśnimy już, co zrobiliśmy, jakieś wskazówki dla Państwa, uwagi, ostrzeżenia, jak z tym postępować. Temat jest nowy, wiele niewiadomych, natomiast my trzymamy rękę na pulsie oczywiście. Ponadto, wydając tą wersję, udało nam się zmieścić takie prace w obszarze zwiększenia ergonomii odliczania, rozliczania faktur zaliczkowych z dokumentami, ja to za chwileczkę pokażę, oraz samego dodawania pozycji na dokumenty, przyspieszenia tych procesów ręcznego fakturowania czy wpisywania pozycji na dokument. No i oczywiście to, co mówił Piotrek, mobilny serwis współpracuje z Excelem. Możecie Państwo sobie już takie instalacje u siebie konfigurować. Przechodząc do tej prezentacji. O co chodzi z tymi fakturami zaliczkowymi? Otóż do tej pory faktura zaliczkowa była związana zawsze z konkretnym zamówieniem, natomiast czy rozliczenie potem z fakturą z takiego zamówienia. Natomiast w tym momencie możemy zrobić sobie taką operację, która przy przekształceniu dokumentu do faktury, dokumentu zamówienia, wywoła nam listę faktur zaliczkowych z tego konkretnego zamówienia oraz wszystkich innych na tego kontrahenta, w związku z czym można sobie wybrać, którą z tych faktur zaliczkowych do tworzonej faktury, do tworzonego dokumentu handlowego podłączamy. Ja akurat w tym przykładzie nie będę tego robił, żeby Państwu pokazać kolejne możliwości. Czyli możemy, tworząc tą fakturę, przejść na zakładkę płatności i tutaj również skorzystać z informacji, jakie faktury zaliczkowe zostały na tego kontrahenta wystawione już jako jednolitą listę. I tu taką fakturę można sobie podłączyć, oczywiście ją potem rozliczać. Ergonomia dodawania pozycji. Rozbudowaliśmy możliwość dodawania pozycji z listy. To jest funkcjonalność, którą Państwo znają zapewne. Natomiast wprowadziliśmy możliwość edycji pozycji poszczególnych i przechodzenia strzałkami pomiędzy ilościami, czy to w jednostce pomocniczej, czy to w jednostce podstawowej. Bardzo szybko się teraz dokumenty wystawia. To jest bardzo łatwe, na pewno przyspiesza znacząco fakturowanie w takich firmach, gdzie nie wiem, na telefon zbieramy zamówienia, czy fakturowanie jest według układanych kodem, nazwą, czy jakimś inną cechą towarów. Na pewno to ucieszy te osoby, które pracują w systemie. W ten sposób dodając wiele pozycji na dokumenty, to jest dużo szybsze teraz. No i taką listę dodając na dokument, możemy sobie dalej w ten sposób prowadzić edycję. Strzałki przechodzą nam pomiędzy cenami netto, brutto, rabatem albo ilością. Nie trzeba się wklikiwać te kilka okien głębiej. Dodatkowo wprowadziliśmy możliwość przełączania kierunku liczenia VAT-u, czy od netto, czy od brutto, na dokumencie, który już ma pozycję. Do tej pory to nie było możliwe. Możemy sobie edytować ceny, przeliczyć sobie dokument od brutto, od netto, w trakcie, więc bardzo łatwo na pewno można sobie w ten sposób działać. Nie zapisuję sobie zmian, przejdę do prezentacji. Oj, przepraszam. Na jednym slajdzie pozwoliłem sobie zgromadzić funkcjonalności, które w tym roku zrobiliśmy w module produkcja. Tego było dużo, to jest szczególnie mocno rozwijany moduł. Z jednej strony Tomek już pokazywał też przy okazji prezentacji dotyczących rabatów kalkulacji kosztów dokumentów. Tam możemy już sobie zbilansować pewne nasze współczynniki związane z rentownością tego, co produkujemy, sprzedajemy. Wprowadziliśmy po prostu dokument kalkulacja kosztów.
Zarządzanie technologiami też jest rozwinięte w kierunku ergonomii, masowych operacji, takich, które pozwalają jednocześnie zmienić wiele obiektów. Technologie najczęściej są bardzo skomplikowane, wielopozycyjne i te operacje seryjne są bardzo ważne. I największy obszar, planowanie i realizacja, takie usprawnienie, automatyzacja pracy z planem produkcji, z realizacją na planie produkcji. Wprowadziliśmy możliwość konfiguracji takiego jakby realizowania operacji, że jeśli operacja wcześniejsza zostanie skończona, realizacja zostanie zaznaczona wcześniej, no to następna operacja nie czeka na koniec tej poprzedniej. Wprowadziliśmy planowanie na zakładkę, operacja następna może się zacząć przed końcem. To wszystko po to, żeby jeszcze uelastycznić możliwość rejestrowania i zarządzania tym planem produkcji. Ja nie będę tutaj pokazywał przykładów, bo Wojtek Borkiewicz na panelu równoległym ma całą prezentację właśnie o nowościach produkcji. Zachęcam Państwa do oglądnięcia. Ponadto mocno pracujemy nad tym, aby w takich elementach Excela, gdzie są skomplikowane powiązania między danymi, prezentować je graficznie, w szczególności w produkcji, to jest rozwój wykresu Ganta i wykres obciążenia zasobów, gdzie metodą przeciągnij i upuść będzie można sobie zmieniać terminy planowanych operacji, czy przełączać pomiędzy zasobami produkcyjnymi na osi czasu. Też to Wojtek będzie pokazywał. Ja tylko wspomnę, co jeszcze planujemy zrobić w tym roku. Domknąć taki obszar głównego planu produkcji. Wprowadzimy raportowanie na półprodukty, czyli na te poziomy pośrednie. Do tej pory raportujemy potrzeby w zakresie wyrobów gotowych albo materiałów pod zlecenie. Natomiast teraz raportujemy na półprodukty na wszystkich węzłach jakby operacji. W związku z czym też na karcie towarów wprowadzone są nowe parametry MRP, okres MRP, optymalną wielkość zamówienia pod ten plan produkcji. Ponadto wprowadzamy taki wykres prognozowanego stanu wyrobu, żeby zobrazować właśnie, jak to wygląda na planie produkcji per wyrób i kreator technologii, który nam pomoże łatwiej zarządzać właśnie masowo, seryjnie. Ja te dwa przykłady pokażę w tym momencie. I przełączamy się na plan produkcji. I to jest ten wykres, gdzie będziemy sobie mogli według danych z planu produkcji obejrzeć w poszczególnych datach jakby stan tego produktu według kryteriów, które mamy zapisane w planie produkcji. Ten wykres można sobie będzie skalować, to jest dynamiczne, oczywiście można sobie też zmienić jego wygląd. Właśnie w tym kierunku idziemy w naszych modułach, aby wizualizować dane, żeby to było łatwe do, no mówiąc kolokwialnie, ogarnięcia. Jeszcze ten kreator technologii Państwu pokażę, bo to też jest ciekawa rzecz, myślę elastyczna praca z takimi technologiami. Wojtek pokaże szerzej, chodzi o seryjne dodawanie operacji, natomiast ja się chcę skupić na takiej stronie wizualnej, interfejsowej. Otóż dodaliśmy taki panel skrótów przy tworzeniu takiej seryjnie tworzeniu elementów danej technologii. Już działa. Te ikonki, formatowanie tych napisów, kolory, czcionki można sobie definiować w katalogu z plikiem konfiguracyjnym, który jest w Excelu, więc to Państwo mogą sobie nazwać tak, jak uważają według swojej nomenklatury. No i dodawanie seryjne to jest właśnie dodawanie masowo na zaznaczonych węzłach. Wojtek to będzie pokazywał, więc ja już się nie będę nad tym skupiał. Obszarem, który chcemy mocno zmienić i rozwinąć jeszcze w tym roku, to jest tak zwany COMARCHMES, czyli interfejs do raportowania produkcji, realizacji produkcji, rejestracji tej produkcji. Będzie to aplikacja webowa na urządzenia mobilne, bardzo łatwa w instalacji, w związku z tym myślę, że będzie bardzo wygodna. Dodatkowo te nowe technologie umożliwiają nam wprowadzenie konfigurowalnych przycisków, będzie sobie można ten kolor, rozmiar, czy rozmieszczenie tych przycisków, będzie tym można sterować. Pierwsza wersja wyjdzie w listopadzie i sukcesywnie będziemy pewnie udostępniać kolejne.
No i dodatkowo jeszcze jeden element nowy, taki ważny, narzędzia takie do rozdysponowywania, przypisywania kosztów do zleceń będą w postaci okien, na których można sobie wyraportować czy wyfiltrować zlecenia według różnych kategorii, serii, dat i przypisać do nich koszty też według różnych kategorii zapytań SQL. Państwo widzieli przed chwileczką takie kolorowe kwadraciki, ja się na chwileczkę nad tym zatrzymam w module produkcja. Uruchomię to jeszcze raz. Okay. Jest uruchomione. Dobrze. I proszę zobaczyć. To jest funkcjonalność, która jest już dostępna w wersjach poprzednich. Nie wiem, czy Państwo z tego skorzystają. To jest taki panel, na który możemy sobie wyciągnąć skróty obiektów z Excela. Te, które nam są potrzebne czy przydatne w pracy, z których najczęściej korzystamy. My takie panele udostępniliśmy predefiniowane. Panel planisty, panel księgowego, gdzie już są pewne takie kafelki i skróty do poszczególnych obiektów w Excelu zdefiniowane. Dodatkowo wprowadziliśmy w poprzedniej wersji możliwość zliczania tych obiektów, czyli na przykład jeśli mam skrót do operacji, takiego okna w Excelu, to mogę sobie wyciągnąć kafelek, na którym mogę założyć filtr. To jest sprawa administratora, prosta rzecz, nie wymaga interwencji komarchu. I który mi pokaże zaplanowane operacje, uruchomione, zlecone, tak jak mam tutaj w przykładzie, dodatkowo zliczamy, więc już na pierwszy rzut oka mamy taki przegląd informacji w firmie. To oczywiście mogą być kwestie, nie wiem, zliczania nierozliczonych płatności w takim pulpicie księgowym, czy nie wiem, niezrealizowanych wysyłek. To jest dowolnie do konfiguracji, do państwa, według Państwa uznania. Zwracam na to uwagę, bo w ten sposób można sobie uporządkować w firmie układ informacji pod taki, jak Państwu jest potrzebny. No nie trzeba się wklikiwać w ileś tam okien w różnych miejscach, tylko je sobie pogrupować. W wersji 17, którą wydamy w listopadzie, będziemy zarządzać jeszcze tymi pulpitami, czyli będą pulpity do danego użytkownika przypisane. W danym module mogą się zupełnie różne pulpity temu samemu użytkownikowi otwierać, innym użytkownikom nie. Zachęcam do użycia, do eksperymentowania. Zanim jeszcze przejdę do obiegu dokumentów, ostatnia rzecz z modułu księgowego. Chciałem Państwu pokazać te propozycje kompensat. Otóż to też jest taka wygoda w operacji, w negocjacjach z naszymi kontrahentami, tak jak wspomniałem. Do tej pory Excel kompensował dokumenty, rozliczając je. Teraz jest taki stan pośredni wprowadzony, czyli mogę sobie wprowadzić kompensatę, ale ona jeszcze nie rozlicza. To jest propozycja kompensaty. Nowy typ dokumentu. Mogę sobie z zaproponowanego przez system, zaznaczonych przeze mnie rozliczeń jakieś usunąć, znaczy z dokumentów, które chcę rozliczyć, usunąć i zapisać sobie taki dokument jako propozycję w akceptacji, czyli wysyłam to do mojego partnera biznesowego i czekam na informację od niego. Następnie w momencie, kiedy załóżmy, że jakaś tam komunikacja zaistniała, jest informacja zwrotna, że dobrze, rozliczamy się w taki albo inny sposób, albo jeszcze niektórych dokumentów proszę nie uwzględniać. Mogę przesunąć do panela dolnego te dokumenty, których nie chcemy rozliczać. I propozycję już przenosimy do bufora, czy możemy ją wprowadzić w stan zaakceptowany. I w tym momencie powstają już rozliczenia. Dokumenty są rozliczane kompensatą. Bardzo wygodny element, myślę, że też Państwu się przyda. No to oczywiście można wydrukować, wysłać taką propozycję. Bardzo ułatwi to, myślę, zarządzanie takimi płatnościami. Obieg dokumentów. Pani Gosia z firmy Korea już pokazywała, jak fajnie można przepływ informacji w firmie zorganizować. Ja tylko wspomnę, że aplikacja działa stacjonarnie na komputerach oraz na urządzeniach mobilnych. To jest strona responsywna. Wydamy jeszcze w tym roku dwie wersje. Wydaliśmy, czyli planowana cykl wydawniczy to 4 wersje w roku. Bardzo szybko się nam ta aplikacja rozwija. Dużo mamy pomysłów też od Państwa. Część już Państwo widzieli. Część zaprezentuję za chwileczkę. Chcemy też wydać taką aplikację obieg dokumentów na komórki, tak zwaną wersję natywną, która pracuje na komórce. We wrześniu do końca miesiąca wydamy wersję, która pracuje na Androidzie 5 i wyżej. Do końca roku chcemy wydać wersję na iOS. No i przełączę się króciutko do obiegu dokumentów.
żeby zwrócić uwagę Państwa na takie szczegóły ergonomiczne czy funkcje, które w ciągu tego roku wprowadziliśmy. No pierwsza rzecz to mamy możliwość definiowania w poszczególnych typach obiegu domyślnego czasu przebywania w etapie, przypominania przed upływem okresu przebywania w etapie, aby użytkownik, do którego przypisany jest dany obieg, zajął się tym tematem. Mamy możliwość wyświetlania na liście, które ile mamy jeszcze czasu, akurat mam tutaj w tym zleceniu 2 godziny jeszcze, według domyślnego czasu przebywania w etapie, a tu już mam przeterminowane zlecenia, widać one się zgłaszają pierwsze, czyli powinienem się nimi też w pierwszej kolejności zająć, widać też na którym etapie to przeterminowanie nastąpiło. Wprowadziliśmy możliwość definiowania takich pól, które są wyliczane w oparciu o inne pola. Czyli w szczególności możemy sobie tutaj jakieś kalkulacje przeprowadzać, wpisywać sobie na przykład cenę za godzinę i już mamy pola, które są wyliczalne. Podpinamy sobie też jakieś aplikacje zewnętrzne, tu można podpiąć kalkulator Windows, żeby było łatwiej pewne jakieś rzeczy sprawdzić. No i tak widać, tutaj mam też już przekroczenie w tym etapie, jestem spóźniony, system mi przypomina. To ułatwia dyscyplinowanie też użytkowników, bo widać, kto na jakim etapie się opóźnia. Wprowadziliśmy wydruk książki nadawczej, także sekretariat teraz na pewno już będzie miał łatwiej. Można sobie taki wydruk na drukarkę uruchomić i mamy raport książki nadawczej. To jest nowa rzecz wprowadzona też, czy będzie wprowadzona we wrześniu. W opisie analitycznym faktur kosztowych, wiedzą Państwo, ten kto korzysta, a kto nie, że można stworzyć opis analityczny do dokumentu w Excelu, czy tak naprawdę pobierając kontrahenta z bazy Excela, stworzyć opis analityczny i dopiero stworzyć na jego podstawie fakturę kosztową Avista w Excelu, czyli całą operację definiowania opisu analitycznego pozycji kosztowych można zrobić w obiegu, jeszcze nie w Excelu. Dopiero po akceptacji pewnych tam parametrów możemy utworzyć dokument w Excelu w ramach uprawnień. I tutaj mieliśmy u Państwa takie uwagi, aby na jednym ekranie mieć zeskanowaną fakturę. W tym momencie to wygląda tak, że oczywiście wprowadzając dokument mamy cały podgląd, ale wprowadzając opis analityczny otwieraliśmy drugi ekran. No taki szczegół, który był dosyć uciążliwy. Więc jeśli teraz wprowadzamy opis analityczny, chciałbym tu sobie pobrać wymiary jakieś, które są zdefiniowane w Excelu, to mam możliwość też podglądnięcia na tym samym ekranie, to jest nowość tego skanu, oczywiście to sobie można przesunąć, więc można opisywać dokument, oglądając jednocześnie tę fakturę. To też była jedna z Państwa uwag do ergonomii, pilnie słuchamy takich uwag. Kolejna rzecz, która zostanie u Państwa udostępniona, to tak zwane masowe skanowanie i tworzenie obiektów w oparciu o to masowe skanowanie. Chodzi o to, że w wielu firmach oznaczane są faktury, czy te dokumenty, które przychodzą, kodami kreskowymi, które oznaczają jakąś tam lokalizację w archiwach. W ten sposób możemy mieć porządek, jeśli zeskanujemy dokument do systemu, no to wiemy też, będziemy wiedzieli, gdzie on leży w archiwum. Temu służą te etykiety, kody kreskowe, które są naklejane podczas skanowania. I teraz mając w katalogu zeskanowane dokumenty, możemy sobie masowo takie dokumenty zaimportować do obiegu dokumentów. No i oczywiście one potem są, nieładnie mówiąc, obrabiane zgodnie z tym, co mamy zdefiniowane w załącznikach. Można taki obieg zdefiniować, czy takie inicjowanie można zdefiniować automatyczne, czyli seryjnie całą zawartość katalogu będziemy mogli sobie zaczytać i dokumenty się utworzą w obiegu, albo można sobie ręcznie, bo na przykład kolejna strona to jest druga strona faktury. No i w ten sposób możemy sobie takie autoinicjowanie uruchomić. Ja sobie tutaj wprowadzę. Dokumenty się zaczytały, 9 dokumentów zostało wprowadzonych do obiegu w ramach procesu, który u mnie się nazywa proces autoinicjowania. One będą gdzieś tam na dole, tak? To są te, które tutaj wprowadziłem z datą 23. Więc znacznie ułatwia pracę sekretariatu, na pewno tutaj mamy oszczędność czasu. Jeszcze jedna rzecz, nowy typ obiegu, który wprowadzimy, to repozytorium dokumentów, czyli taki typ, który nie jest przesuwana karta obiegu w ramach, nie ma karty obiegu w ramach etapów, tylko taki kontener na dokumenty, na przykład moje materiały na tę konferencję, gdzie mogę sobie trzymać dokumentację, która może być zgrywana lokalnie, więc to jest taki kontener dla firmy, taki folder z plikami jako uzupełnienie funkcjonalności. I jeszcze jedna rzecz, tego nie będziemy jeszcze w tym roku wydawać, natomiast chciałbym Państwu pokazać też, w którym kierunku idziemy. To się wpisuje też w ten schemat, o którym mówiłem, wizualizacji danych. Na koniec pierwszego kwartału chcielibyśmy przygotować możliwość raportowania
tego, co się dzieje w obiegu dokumentów, czyli mieć taki pogląd, jakie ilości, w jakich obiegach, jacy operatorzy, jak pracują, kto się opóźnia. Te wykresy są dynamicznie edytowane, więc będzie sobie można analizować to, co się dzieje w samym obiegu dokumentów na podstawie takich kreatorów wykresu, bo te wykresy można również wykreować. Dokładając wiele elementów w Excelu, czy to graficznie, czy funkcjonalnie, oczywiście też mamy na uwadze, że cały czas trzeba optymalizować system i od strony kodu, i od strony bazy danych, więc wiele takich prac w pierwszym półroczu było przeprowadzonych, które przyspieszają działanie dokumentów, podnoszenie dokumentów, dodawanie pozycji. Mocno popracowaliśmy nad synchronizacją cenników ze sklepem, ponieważ Excel bardzo rozbudował cenniki w zeszłym roku i trzeba było optymalizować wysyłanie ich pomiędzy bazami sklepu a Excela, więc tych prac troszeczkę włożyliśmy i wysiłku i zakładam i mam nadzieję, że Państwo to zauważyli. Co jeszcze z ważnych rzeczy, które wydamy w tej wersji 2017? O produkcji już mówiłem, Wojtek też jeszcze będzie miał osobny panel. Dużą rzeczą w obszarze handlowo-magazynowym są pozycje na umowach oraz kreator kodu to też takie ułatwienie. Na pewno Państwa pracę ułatwi analizę tak naprawdę też kierunków działania czy rentowności, opis analityczny na zamówieniach, zwłaszcza w przypadku jakichś zamówień do dostawców. Wprowadziliśmy też konstruktor filtru na dokumentach, czyli na dokumencie będzie można przefiltrować pozycje na fakturze, na przykład wyświetlić tylko niektóre albo pokazywać operatorom tylko niektóre i filtr obowiązkowy założyć. Mówiłem już o pulpitach operatora. Dodatkowo na pulpicie operatora wprowadziliśmy takie inteligentne pokazywanie obiektów, które są najczęściej wykorzystywane. Jest osobny panel do tego, będzie system sam dbał o to, żeby na przykład najczęściej wyświetlane obiekty czy najczęściej wyświetlane dokumenty pojawiały się w takim okienku. No i dodatkowo duża zmiana taka interfejsowa, no może nie jest sama spektakularna sama w sobie, natomiast myślę, że Państwu umili pracę. Będzie można konfigurować układ danych liczbowych. Chodzi o to, że do tej pory Excel jako separator miejsc dziesiętnych miał kropkę, a miejsc tysięcznych przecinek, co początkujących operatorów często myliło. Teraz będzie to sobie można zdefiniować. Wprowadzamy też zarządzanie formatami list. Niektóre listy dla niektórych użytkowników będą mogły mieć taki wygląd, dla niektórych inny. Niektórzy użytkownicy będą mogli zarządzać sobie kolumnami, przesuwać, inni nie. Więc jeszcze przechodząc na sam koniec do takiej króciutkiej prezentacji tych rzeczy z obszaru logistyki, no to przechodząc do umów, będzie zupełnie nowy typ konfiguracji, rodzaj umowy, to do tej pory mieliśmy, natomiast tu będzie zaznaczenie, czy zawiera pozycje towarowe, dopuszczalny margines przekroczenia, później przy wyprowadzanych dokumentach ilości, które były zdefiniowane na umowie, a które zostały na tych dokumentach wprowadzone. To się propaguje na te umowy, które w ramach typu sobie grupujemy. No i ta struktura, jeśli Państwo używali umów, no to była znana. Umowy zawsze mają jakieś składowe związane z karami, z płatnościami, odpowiedzialnością. Natomiast wprowadziliśmy też przedmiot umowy, pozycje towarowe. I te pozycje towarowe dodajemy jak na każdy inny dokument. No i tutaj korzystając z okazji pokażę zmianę tego formatu. Tu jest ten tradycyjny, który jest do tej pory w systemie. Natomiast będziemy sobie go mogli zmienić w konfiguracji, oczywiście tam w ramach uprawnień. No i ten separator sobie zmienimy, dziesiętny na przecinek, tysięczny na spację. Tu od razu jest podgląd, jak to wygląda. No i na dokumentach, na których te formaty widniały w sposób poprzedni zdefiniowany, mamy zmianę. Teraz mamy już tę spację, mamy przecinek w ten sposób. Mogą sobie Państwo wybrać taki format, do jakiego jesteście przyzwyczajeni, czy jaki Państwo uważają za stosowny. I już na sam koniec jedna rzecz związana z planami. Otóż jeszcze chcielibyśmy zrobić jedną rzecz związaną z graficzną prezentacją technologii. Nie w tym roku, ale już mamy prototyp, którym chciałbym się pochwalić, żeby Państwo wiedzieli też, w którym kierunku idziemy. Otóż będziemy robili taki graficzny edytor, gdzie technologie, bardzo skomplikowane często obiekty w Excelu, będzie sobie można graficznie definiować, dodając na przykład do operacji gniazda, łącząc to w jakieś logiczne oczywiście ciągi.
skalując, no bo to często są wielopozycyjne czy wieloobiektowe twory. No i w ten sposób, tworząc graficznie, chcemy to zapisać w Excelu i w drugą stronę, mając technologię, będziemy chcieli ją w tym edytorze graficznie prezentować. Plany na rok 2017, główne wyróżniki, przede wszystkim wielocechowość, projekt, który ingeruje w cały obszar handlowo-magazynowy. Dosyć duży projekt, czyli przypisywanie wielu parametrów do cech. Oczywiście można to obsłużyć atrybutami, natomiast cechy zapewnią na to w sposób bardziej ergonomiczny. Już w tym roku pole cecha istniejące rozszerzymy do 250 znaków. Natomiast to jest dalszy krok, wprowadzenie wielu takich cech. W związku z tym też dokument specjalny zmiara parametrów dostawy, gdzie jeśli cechy nam się zmienią, no to możemy bez wyprowadzania towaru z magazynu takim dokumentem to zarejestrować. I drugi duża zmiana w Excelu, czyli spinanie elementów faktur i spinaczy. Do tej pory w Excelu można zrobić taką transakcję, która polega na zafakturowaniu kilku PZ-ów, ale to jest zawsze jedna faktura, jeden tak zwany spinacz do wielu PZ-ów. A teraz chcemy zrobić tak, że kilka PZ-ów do kilku faktur spinamy, bo tak nam dostawca przysyła towar, czyli tak zwana relacja end-to-end. Oczywiście starą, w cudzysłowie, stary sposób też zostawiamy. No dodatkowo w ramach rozwoju projektu chcemy wprowadzić harmonogramy rzeczowo-finansowe, w księgowości po paczki przelewów, no i na pewno będą jakieś zmiany związane z plikiem JPK. To pewnie się będzie działo. Już myślimy, że trzeba będzie usuwać pliki JPK z bazy, zostawiając podsumowanie, bo to są bardzo duże pliki, więc taka możliwość pewnie już pojawi się w przyszłym roku. Kalendarium, mówiłem już o wersji 17, która będzie za 2 miesiące. Do niej wersja angielska jeszcze w tym roku. Prawdopodobnie wydamy na przełomie kwartałów pierwszego i drugiego wersję Excela, w której będą zmiany pod przepisy, bo spodziewamy się, że ministerstwo dostarczy nam jak zwykle adrenaliny i zmieni jakieś struktury JPK albo inne przepisy wprowadzi, więc tu jesteśmy gotowi. No i za rok w listopadzie wersja 2018, w której będą te funkcjonalności, które wymieniłem wcześniej. Dziękuję Państwu za uwagę bardzo.